U Wyspieńskiego w weselu Pan Młody mówi, myśmy wszystko zapomnieli. Mego dziadka pił, murnęli. Myśmy wszystko zapomnieli. A gospodarz dodaje, mego ojca gdzieś zadzigali, gdzieś zatłukli, spopychali kijakami, motykami krwawiącego przez lud gnali. Myśmy wszystko zapomnieli. To mowa o rzezi galicyjskiej z 1846 roku. Oni dwaj twierdzą, że zapomnieli. Jednak o tej okropnej rzezi, o tych krwawych zapustach zapomnieć się nie da. I nie może o niej zapomnieć herszt band chłopskich Jakub Szela. Zimno się robi, gdy na scenę w drugim akcie wesela wchodzi jego widmo. Na piersiach ma austriackie ordery, na sukniach, na włosach, na czole ma krew. Dajcie, bracie, kubeł wody. Ręce myć, gębę myć, suknie prać, nie będzie znać. Chce mi się tu na weselu żyć, hulać, pić. Jeno ta plama na czole. Widzisz? W rerach chodzę. Kubeł wody, gębę myć, suknie prać, nie będzie znać. Otóż, Szela nie zmyje nigdy tej czerwonej plamy na czole. Nie wypierze ze krwi swej sukmany, a o rzezi galicyjskiej nie da się zapomnieć. Nie da się wykreślić z historii tych kart, które są okropne. Urzędnicy Austriaccy rozpuścili wiadomość, że cesarz zawiesił na kilka dni przykazania, że więc nie obowiązuje to, które mówi: nie zabijej. Usłyszawszy tę wieść, ciemni chłopi w powiecie rzeszowskim, tarnowskim, bocheńskim ruszyli lawą na dwory szlacheckie. Okropne rzeczy się działy. Starostowie cesarscy nie tylko rozpuścili pogłoskę o tym, że przykazania boskie na czyst, czas tych zapustów zostały zawieszone, ale nadto błysnęli obalamoconym chłopom w oczy obietnicą sowitych nagród w gotówce. Za zabitego ziemianina rząd austriacki wedle zgóry ustalonej tabeli płacił 10 złotych, za rannego mniej, bo już tylko 8 złotych, za żywego i zdrowego, którego chłop odstawił do cyrkulu, płacono zaledwie 5 złotych. Rzecz prosta, w tych warunkach musiało być więcej trupów niż jeńców żywcem wziętych rozbestwieni, pijani i krwią, i wódką dostarczoną w beczkach przez władzę, chłopi wpadli w dziki szał, wybijali oczy ofiarom swym, różnęli piłą, rozrywali w kawałki. Ilość zabitych wyniosła około dwa tysiące. Co może najgorsze w tej tragedii, to fakt, że ofiarą mordu padli przeważnie przedstawiciele oświeconego ziemiaństwa. Obywatele, którzy byli zwolennikami reform społecznych, więc uwłaszczenia chłopów. I na nich właśnie ruszyły bandy zbrojne w Siekieri i w Kosy, które po raz pierwszy i na szczęście jedyny spełniły tak okropną rolę. Cokolwiek się stało, winę ponosi rząd austriacki, który rzucił hasło: koniec na panów! Gdy morze krwi, żandarmi przy pomocy żołnierzy austriackich i rosyjskich rozbroili chłopstwo. Herszt, Jakub, Szela i kilku innych dostało jakieś ordery, których istny deszcz sypnął się na urzędników, na starostów, słowem na właściwych sprawców rzezi. Rząd austriacki nie tylko nie próbował zataić tej ohydnej zbrodni, ale nadał jej rozgłos. Cesarz wystosował patent, w którym dziękował chłopom i chwalił ich. Dziękował urzędnikom, dziękował innym organom, więc straży skarbowej zapowiedział ulgi pańszczyźniane chłopom, a nie poprzestając na orderach uszlachcił wielu organizatorów rzeź. Reakcja polska wyraziła się m.in. w nieśmiertelnym, potężnym Chorale Ujejskiego i w liście otwartym, który napisał margrabia Wielopolski do kanclerza księcia Metternicha. Znakomity poeta, potępiając zbrodnie, wystosował skarżenie pod właściwym adresem, a chłopów starał się. Jeśli nie usprawiedliwić, to przynajmniej zrozumieć, i wołał do Boga, ale o panie, oni nie winni, choć przyszłość naszą cofnęli wstecz. Inni szatani byli tam czynni. O, rękę karaj, nie ślepy miecz. Margravia Wielopolski oskarżył także rękę w swym słynnym historycznym liście, którego francuski i niemiecki tekst rozszedł się po całej Europie. Pismo to nosiło tytuł List szlachcica polskiego do księcia Metternicha. Z górą 70-letni adresat był gwiazdą dyplomacji europejskiej i zarazem filarem najciemniejszej reakcji. Wielopolski godził wysoko, oskarżając Metternicha i czyniąc go osobiście odpowiedzialnym za rzeź galicyjską. Pod pierwszą częścią listu mógłby każdy Polak podpisać się oburącz. Skonstruowana była bowiem z nieodpartą logiką i z mistrzowską argumentacją. Ale gdy Polak zaczął czytać część drugą, nie mógł własnym oczom wierzyć. Wzdrygnął się, włosy mu w na głowie. Przeczytał raz jeszcze i splunął z obrzydzenia. Część pierwsza szła po tej samej linii, którą obrał u Jejski w pieśni z dymem pożarów. Część druga szła po linii, na którą żaden Polak nie mógł się zgodzić. Wielki pan Zygmunt Krasiński, w przeciwieństwie do autora chorału, oskarżał chłopów i domagał się dla nich kar najsurowszych, więc szubienicy, lecz potępił wielopolskiego w sposób namiętny i gorący. Potępić musiał wielopolskiego każdy Polak. Cóż było w drugiej części listu: Pokorny, wierno-poddańczy hołd złożony Carowi Mikołajowi I. Wielopolski rzucał się na kolana, przekreślając wszystko, co Polska walczyła od czasu rozbiorów. List jest dokumentem hańby. Pisząc go w imieniu narodu, Wielopolski nie miał żadnego mandatu i mieć go nie mógł. Pisał zaś tak. Przychodzimy oddać się Tobie jako najwspanialszemu z naszych przeciwników. Byliśmy Twoimi jako niewolnicy, prawem zaboru, przez postrach i ważyliśmy sobie za nic wymuszone przysięgi. Dziś nabywasz nowy tytuł władania. Oddajemy się Tobie jako ludzie wolni z dobrej ochoty. Trudno czytać ten list spokoju, bo krew uderza do mózgu. Odetchnijmy na chwilę. Wielopolski, ten samozwaniec, człowiek zupełnie obcy narodowi polskiemu, nie mający kontaktu z żadnym stronnictwem, z żadną warstwą społeczną, bo znienawidzony także i przez swoich, przez arystokrację, działa na własną rękę. Ośmiela się zaś stosować liczbę mnogą i mówić w imieniu całej Polski. Podszywając się pod miano rzecznika narodu, zrzeka się raz na zawsze tego, o co walczyły całe pokolenia, więc zrzeka się niepodległości. Pisze do cara w dalszym ciągu: Stajesz się panem naszym z łaski Boga, którego wyrokowi poddajemy się. Odrzucamy precz, zwodnicze współczucia, tanie frazesy i wszystko, co ludzie pompatyczni prawem narodów zowią. Owe lachmany, którymi przyodziewało nas w miłosierdzie Europy, nie mogące przykryć naszych ran i blizn. Jak widzimy, jest to radykalne przecięcie wszystkich węzłów łączących naród nasz z Zachodem. Jest to zepchnięcie Polski z tej drogi, którą szła od wieków. Wielopolski, zapominając o wszystkim, co nas dzieli od Rosji, pcha Polskę w jej ramiona. Oddaje Polskę Carowi, oddaje ją z duszą i ciałem. Rezygnuje ze wszystkiego. Ścisłość każe stwierdzić, że miał poprzedników w osobie. Choćby księdza Staszica albo księcia Lubeckiego. Ale po pierwsze, program ich nie szedł tak daleko. Powtórę zaś, wysuwali myśl ugody w czasach, gdy Rosja nie zapisała jeszcze tylu krwawych kart w naszych dziejach. Następca Mikolaja, car Aleksander II, rzucił w palacu Belwederskim pod Adresem zgromadzonych tam Polaków słynne słowa Precz z marzeniami. Jako młody chłopiec przyjechał przed laty do Warszawy na koronację swego ojca w mundurze polskim, co wzbudzać musiało wiele, wiele marzeń i nadziei. Wstąpiwszy na tron, zawołał precz z marzeniami, i te słowa przeszły do historii. Lecz Aleksander II właściwie w Palacu Belwederskim powtórzył tylko to, co wcześniej w Palacu Łazienkowskim powiedział jego ojciec. Więc ten car, przed którym Wielopolski padł na kolana, robiąc mu podarunek w postaci całej Polski, jej niepodległości i jej marzeń. W Palacu Łazienkowskim miało odbyć się przyjęcie, a tymczasem był to raczej raport karny. Car przemawiał do zgromadzonych przedstawicieli społeczeństwa nie jak monarcha, ale jak żandarm. Jak stupajka, szydził i groził na zmiany, i z góry zamykał usta. Wiem, panowie, że chcieliście do mnie przemówić. Znam nawet treść waszej mowy. I tylko dla oszczędzenia wam kłamstwa, nie życzę sobie tego. Tak, panowie, dla oszczędzenia wam kłamstwa. Nie mam do was urazy i czynić wam będę dobrze pomimo was. Marszałek, który tu stoi, wykonywamy zamiary, popieramy poglądy i myśli także o waszym dobrobycie. A te słowa obecni skłonili się pod adresem Paskiewicza, ale ten ich gest doprowadził cara do wybuchu furii. Brakło tylko tego, by zaczął kląć, jak w koszarach. Każde jego słowo było prowokacją. Co znaczą te uklony, panowie? Nic zgoła. Przede wszystkim trzeba spełniać swoje obowiązki. Jeżeli upierać się będziecie przy waszych marzeniach o odrębności narodowej, o Polsce niepodległej, przy tych wszystkich złudzeniach, ściągniecie na siebie wielkie nieszczęście. Kazałam tu zbudować cytadelę aleksandryjską, i oświadczam wam, że przy najmniejszym zaburzeniu każe miasto zbombardować, zniszczę Warszawę i z pewnością nie ja ją odbuduje. Temu to carowi margrabia oddawał Polskę. Wykonawcą woli carskiej był feldmarszałek Paskiewicz, świeżo tytułem księcia warszawskiego obdarzony. Wróg śmiertelny wszystkiego, co polskie. Cenzura działająca za jego rządów zabiła prasę polską i zabila ruch wydawniczy. Nie wolno było drukować takich słów jak na przykład ojczyzna albo konstytucja. Nie wolno było drukować słów wolność albo naród. Muzea, zbiory, biblioteki wywieziono do Rosji. Majątki emigrantów polistopadowych przeszły na własność Moskali, których cała churma obsiadła nasz kraj. Żołnierze polscy, którzy zwabieni solenną obietnicą amnestii, wrócili do Polski, czekał najgorszy los. Tych, którzy odmówili przysięgi, skazywano na straszliwe tortury, po czym zostali wcieleni do pułków rosyjskich. Paskiewicz kazał porywać dzieci ubogich rodziców i wysyłał je do Rosji, aby tam stali się wrogami Polski. Konstytucję skazowano doszczętnie, znosząc Wojsko Polskie i Sejm. Zniesiono także i tytuł Króla Polskiego. Uniwersytet Warszawski został zamknięty. Szkoły zrusyfikowano do głębi, przy czym kara okrutnej chłosty stosowana była na porządku dziennym i ulegać jej musieli nawet mali chłopcy. Wolność osobista przestała istnieć. Więzienia były pełne, za lada przewinienie groziły kajdany i sylka na sybie. Wszystko to było dzielem cara, przed którym korzy się Wielopolski rzekomo w imieniu całego narodu. Stajesz się panem naszym z łaski Boga, którego wyrokowi poddajemy się. Oddajemy się tobie jako ludzie wolni z dobrej ochoty. To są najbardziej podłe, najbardziej nikczemne słowa, jakie kiedykolwiek wyszły z ust Polaka. A raczej z ust kogoś, kto się mienił być Polakiem. Ten ktoś, ten Aleksander, hrabia Wielopolski, margrabia Gonzaga Myszkowski, był przy tym wszystkim człowiekiem niepospolicie zdolnym. Był wielką indywidualnością. Oznaczał się olbrzymią siłą woli i zdumiewającą odwagą. Stanął sam jeden przeciwko całemu narodowi. Uwziął się, by dokonać rzeczy niemożliwej. Chciał zepchnąć Polskę z drogi, którą kroczyła od dziewięciu wieków w ścisłym związku z Zachodem. Chciał przerobić duszę Polsku. Gdy w przededniu burzy styczniowej wypadki zaczną narastać z coraz większą szybkością, Wielopolski sam zgłosi swą kandydaturę i narzuci swe usługi Rosji. Musi skręcić dumny kart. Skończy jak tragiczny bankrut To upiór naszej historii Walczył przeciwko powstańcom Lata przeminą I w jego pałacu Obozować będą strzelcy Pisze o tym Piłsudski Byłem tam i patrzyłem Cienie przeszłości wracają Gdym oczy na chwilę zamknął Wielka postać Margrabiego Stanęła przede mną opasłe cielsko oparte na kiju, ze wzgardliwym twarzy wyrazem. Wyklęty był z narodu, nienawidzony może więcej od najeźdźców Moskali.